got me down again. Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Siedzimy w domu. Wiadomo, lockdown. Normalnie byśmy gdzieś już szurnęli sobie na jakąś plażę albo w jakieś fajne miejsce. Natomiast, wiadomo, jesteśmy troszeczkę ograniczeni, więc działamy sobie tutaj koło domu. Ja muszę wymienić lampę, bo mnie Sylwia męczy tutaj przed garażem, żeby już to zrobić. Sylwia będzie sobie tam rzeźbić jakieś swoje projekty. Muszę też się zająć motorami, przygotować je na zimę, powyciągać akumulatory, podładować je, może zobaczymy, czy te motory w ogóle odpalą, bo przez jakiś czas też już przecież nie jeździliśmy. Ja lubię bawić się w to nagrywanie, edytowanie, więc coś tam będę sobie rzeźbił. No i jak jesteście zainteresowani, to zapraszam. Kupiłem sobie na necie taką lampę. Ona powinna mieć chyba około 50 W, jeśli się nie mylę. No zobaczymy. Ale mam wątpliwości co do jej wodoodporności, więc pozasilikonuję ją dodatkowo i zrobię taki daszek. Pum. Przyniosłem sobie kawałek blachy z roboty. I zobaczymy, jak to będzie działać, kurde. Że osa tam próbuje gdzieś przykimać. No. Proste. Dobra, dostałem się do kabla. Mogę demontować lampę. Ciekawe, 12 godzina, księżyc widać. Zobaczymy. Wybrałem najprostsze rozwiązanie. Idę na dach. Silikonowane. Myślę, że dłużej wytrzyma i jak szukacie dobrego silikonu, to definitywnie TEC7 jest mega, używam go często i działa jak klej normalnie, także polecam. Słuchajcie, kurde, normalnie lampa zamontowana, świeci. Sylwia poszła biegać i jak wróci, to przyjdzie tutaj szlifować sobie coś w garażu. Ja zaraz zajmę się motorami, podłączę akumulatory, żeby je później poodpalać. No i tyle. Kurde, taka pierdoła cieszy. Światło zamontowane, będzie jaśniej. Dziwny dzień, powiem wam. Zazwyczaj nie miałem jakoś problemów z nagrywaniem filmików. Natomiast dzisiaj jakoś tak, kurde, nie miałem weny i ten lockdown też taki jest troszeczkę przybijający, bo się siedzi w domu, zapewne jak wielu z was, być może ma podobne odczucia, ale wydaje mi się, że nie ma co się poddawać, trzeba działać, trzeba coś tam rozwijać się, trzeba zajmować się rzeczami, które się lubi. Ja pomimo tego, że czasami jakoś, tak jak mówię, nie mam weny, czasami mi się nie chce nawet gdzieś tam ogarniać tych filmów, to później dochodzę do wniosku, że tak naprawdę nie mam nic innego do roboty i lubię to robić, więc nawet jeśli bym to przestał robić przez na przykład miesiąc,
czy nie wiem, 2 miesiące, czy tydzień, czy 2 tygodnie, to na pewno bym do tego wrócił, więc cisnę dalej ten swój 2-letni challenge nagrywania jednego filmiku w tygodniu. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Pamiętam jak brałem właśnie udział w takim challenge'u i nagrywałem codziennie krótki filmik i edytowałem przez 30 dni. Po chyba 14 dniach po prostu zastanawiałem się w ogóle, co będę nagrywał dalej, że to jest w ogóle chyba nierealne. No i udało się, także wydaje mi się, że trzeba cisnąć, trzeba działać i nie poddawać się, szukać motywacji i tyle. Normalnie lampę działa. Plus i minus. Ostatnio w ogóle, jak pojechałem do pracy, to był właściwie ostatni raz, jak jeździłem na mojej Virago. Musiałem wziąć ją na popych rano i później na przerwie później, jak jechałem coś załatwić właśnie z pracy, to też musiałem ją wziąć na popych, także ten akumulator też już gdzieś tam trochę upadł, pomimo tego, że jest stosunkowo nowy. Działo to wyłączę. A czemu ona tu nie idzie? O, nie rób, proszę ciebie. Cały czas to zrobię. Chodziło mi o to, miałeś nie rozpalić kozy, żeby mi to drewno wyschło na tej godzinie. Pytam się. Czemu nie? Proszę. Rozumiem. Nie, ale ja muszę rozpalić kozy. A, no dobrze. Nie, to trzeba umyć, daj, już umyję. Znowu będzie nie tak, jak chciałaś. Oj, po prostu zrób tak, jak trzeba.